Sędzia gwizdkiem zaczyna drugą połowę. Beast muszą gonić wynik. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. Patrzę na te liczby i oczom nie wierzę, Tomku. Przecież to oni powinni prowadzić. Oddają mnóstwo strzałów, ale w ogóle nie potrafią wcelować w światło bramki. Cóż, jeśli chcą tu ugrać choć remis, muszą solidnie popracować nad skutecznością. Bo chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy! Odrabiają straty w niewiarygodnym stylu, choć w pewnym momencie już chyba nikt w to nie wierzył. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Paqueta! Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale najpiękniejszym zdjęciem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Uwaga, wychodzi sam na sam. O, to była świetna okazja, by podwyższyć prowadzenie w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Piłkę przyjmuje Gabriel Jesus. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! I po tej bramce jest 4-2. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Kontra. Muszą się szybko cofać. Kontratak spalił jednak na panewce. Gabriel Jesus. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Gratulacje! Na tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Ależ robotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Bardzo udany teraz lob. Ale strzał zablokowany. Piłka opuściła plac gry. Out.
Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. To środkowuje z rogu, dość głęboko. Niemożliwe, nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. I już nic z tego rożnego nie będzie. Udane wejście w przeciwnika. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dalej jest ciekawie. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Gabriel Jesus. Oddają piłkę. Z piłką teraz Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, czy będzie gol? Ale obrona teraz. Taka okazja. Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem podbił to koncertowo. Podanie z piłką Alan. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. I bramkarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Everton przy piłce. Szansa na gola. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Przed nami a teraz będzie dobra okazja. Dalej jest groźnie. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści. Należało cofnąć akcję. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Okazja dla Dawida Neresa. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Spokojne zwycięstwo i miły prezent.